Jak już udało nam się opanować naszych 7 podstawowych skal, które są zbudowane na poszczególnych dźwiękach naszej gamy C-dur, no to teraz spróbujmy zagrać w ten sposób, żeby grać poszczególne skale po kolei od poszczególnych dźwięków, czyli skala jońska, dorycka i tak dalej, i tak dalej. Ok, pokażę, jak to wygląda, a no niestety każdy sam musi, że tak sobie dochodzić do tego po swojemu, na tyle, na ile, że tak powiem, potrafi. Naszym zadaniem jest przejście od dźwięku C tymi naszymi kolejnymi skalami do dźwięku C o 2 oktawy wyższego. A zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda. Włączamy metronom i będziemy grali 8.